Nie, nie, to nie jest drugie Ferrari F8, nie, 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 to jest to samo Ferrari co wcześniej, a film będzie o porażce. Zapraszam. Tak jak Wam zapowiedziałem na samym początku, będzie o porażce. Ale żeby to jakoś tak sensownie ująć w ramy, no to muszę opowiedzieć. <laughs> Dużo się naopowiadałem w filmie o Ferrari F8, o tym, że głośniki będą, że samo będzie bez subwoofera, bo klient nie chciał i damy radę, że założymy specjalnie braksy, bo one dają radę. Zobaczyć, jak uda nam się nisko zejść drzwiami. Ile będzie basu, ale jestem spokojny, bo na pokładzie ML6 braksa, więc będzie dobrze. I to wszystko miało dać radę. Ja tak dużo powiedziałem o tym, że damy radę. I właśnie to nie dało rady. Teraz dlaczego nie dało rady? No, tak jak w tamtym filmie mówiłem, miało nie być sabufera. To znaczy, mieliśmy nie zabierać miejsca wewnątrz samochodu na ten głośnik niskotonowy. Właściciel nie chciał, żeby mu zabierać to miejsce. Wiecie, to jest malutka kabinka. On, klient ma tucze czuszkę, tu coś tam, tu coś tam, na wszystko ma swoje miejsca, więc mieliśmy tego miejsca nie zabierać. No i spróbowałem zamontować braksy, które teoretycznie bardzo y, mocno potrafią zejść na dole, potrafią naprawdę przyjąć bardzo dużą moc na siebie i tą moc też oddać do kabiny. nieraz już robiłem samochody sportowe na braksach i się sprawdzało. Więc z wrodzonym optymizmem moim podszedłem do tego tak samo i udało mi się. Przekonać klienta na te braksy i uznałem, że będzie pewnie OK, dlatego się chwaliłem, że będzie OK. No ale klient przyjechał, posłuchał i tak mu się cała ta góra i środek i wszystko spodobało, że mu basu zabrakło. Więc co teraz? Nie zawsze jest tak, że się uda. Czasem te kompromisy, które w samochodach musimy wprowadzać z powodu konstrukcji samochodu, wymagań klienta, tak jak tutaj, żeby nie zabierać mu miejsca. Powodują, że rzeczywiście ulegamy tym kompromisom i staramy się pomóc klientowi stworzyć system taki, jak on sobie życzy, i tak, żeby jemu było ok. I tutaj ten kompromis się po prostu nie sprawdził. To znaczy, że zrobiliśmy tak dobry system, jeżeli chodzi o górę, środek i całą resztę, że klient słuchając tego mówi: No, jedyne co mi tu brakuje to basu, tego niskiego, z Więc yy, musieliśmy się wziąć do roboty. E, więc tak, najpierw musieliśmy rozebrać samochód, no i poszukać tego miejsca. Ja to miejsce wcześniej miałem znale e, znalezione w tym samochodzie, ale to też jakby klientowi nie pasowało, bo w Stanach zrobiono ten subwoofer na, na tunelu środkowym w jednym z samochodów e, Ferrari F8, gdzie widziałem ten materiał. No, ale my tutaj nie mogliśmy zrobić, miało to zostać, więc przesunę przesunęliśmy ten subwoofer do, za miejsce kierowcy. Więc tak, rozbiórka samochodu, Tomek potem musi to miejsce zeskanować, bo jest bardzo trudne, kształt jest bardzo nieregu nieregularny, bardzo mało tego miejsca tam jest. Więc skanowanie, no potem projektowanie tej skrzynki w naszym programie 3D. No potem musimy się trochę napocić, bo jak już policzyliśmy litraż skrzynki, no to już wiemy, że musimy ją zrobić bardzo stabilną, bo ścianki są blisko siebie i dosyć duże, więc wymyśliliśmy, że zrobimy to z poprzeczek sklejki, która będzie cięta w poprzek, tak żeby ta ścianka tylna była dużo stabilniejsza niż gdybyśmy zrobili to z jednego, tam trzech, czterech kawałków płaskiej deski. Więc 30 szczebelków do wycięcia na ploterze. Potem te 30, 30 szczebelków trzeba połączyć w jedną całość klejąc i skręcając. Front skrzynki trzeba to po skleić, poskręcać, obić materiałem, wykończyć i pewnie by się to wszystko, ciężko by było to wszystko zrobić, gdyby nie to, że mieliśmy narzędzie w postaci tego głośniczka. To jest 8-calowy, 20 centymetrowy głośnik Hel Helix. Eee, to jest Seli Impact IKS8. To jest dwucewkówka, 2x2 ohmy. Czyli możemy ją spiąć w 4 ohmy. Do dyspozycji mamy wtedy wzmacniacz D1, który w 4 ohmach spokojnie ten głośnik pociągnie. I taki wzmacniacz zainstalowaliśmy do tego Ferrari. I ten głośniczek, ponieważ jest bardzo płaski, zobaczcie, on jest płaściuteńki, tak jak ta skrzynka, którą widzieliście na, na zdjęciach z produkcji, jest bardzo płaściutka. Czyli mogliśmy go tam spokojnie za tymi plecami zmieścić. To było bardzo ważne, żeby on był płaski. Dlaczego? Dlatego, że starałem się odsunąć ten głośnik jak najdalej od pleców klienta. Bo gdybym tym głośnikiem dojechał do siedzenia, no to ten bas teoretycznie, znaczy teoretycznie, praktycznie uderzałby w plecy siedzenia i pewnie powodowałby tutaj w trzewiach jakieś tam podbicia niepotrzebne i nieprzyjemności. Więc musieliśmy się postarać odsunąć ten głośnik od tego siedzenia, a przez to szukaliśmy jak najbardziej płaskiej konstrukcji. Już wcześniej mówiłem o tym, że ten głośnik ma, taki, ma taką śrubeczkę tutaj, gwint, który powoduje, że możemy go nawet przykręcić do tylnej ścianki sabufera, tworząc takim półelement element konstrukcyjny, żeby był stabilny i żeby o tą skrzynkę na przykład nie uderzał, czy żeby ona nie drgała dodatkowo. Więc to można spokojnie wykorzystać i wprawić go w taką skrzynkę, która w naszym przypadku miała 9 cm głębokości. I odsunęliśmy rzeczywiście ten głośnik od tych pleców klienta i tam nie było z tym problemu. Założyliśmy, podłączyliśmy wzmacniacz z przodu, którego wcześniej nie było, monofoniczny. Oczywiście nowy program dla całego grania. Życzeniem klienta jeszcze była jedna rzecz, żeby dało się tą skrzynkę zdemontować. Więc ma taką możliwość, ma u góry klamerkę, która to dociska do, do ściany tylnej, ma możliwość odpięcia przewodów z tego sabufera i może sobie przełączyć program na sterowniku procesora, że nie mam sabufera, wtedy te przody grają troszkę niżej, tego basu z przodu z drzwi jest troszkę więcej. Jak montujemy skrzynkę, przełączamy program na pierwszy z sabuferem i mamy wtedy granie z sabuferem. I to jest jakby cały system, który chcieliśmy od samego początku zrobić. No ale klient nas prosił o to, żeby nie, no to ja się zgodziłem, mój optymizm zadziałał, spróbowaliśmy, a ponieważ wcześniej się udawało, no to jeden klient się zgodzi i przyjmie, i ok, drugi powie, kurczę, brakuje. Jak brakuje, to poprawiamy. Jest tragedia, już nie ma tragedii. Naprawione, klient zadowolony pojechał i dlatego nagrecimy ten film, bo jest to jakaś tam przestroga też dla mnie, żeby może nie ulegać, ale kurczę, jakoś tak zawsze próbuję klientowi pomóc. I Yy, I też yy, przecież też dwa razy musieliśmy tą robotę wykonać, no ale podjęliśmy próbę, żeby, żeby może yy, klient był zadowolony bez tego głośnika niskotonowego. Nie udało się, musiał być, dał radę. Ta ósemeczka naprawdę fajnie gra w tej kabinie yy, i naprawdę dobrze ją słychać. Może nie schodzi tak nisko jak typowy subwoofer, jakiś tam 30-centymetrowy, wiadomo, to nie jest to samo, ale jednak uzupełnia to pasma. Kabinka jest mała, więc w zupełności wystarczy, mam blisko głośnik siebie. Nie musi się przebijać przez nic, żeby dot dotrzeć do kabiny. Także jak widzicie nie zawsze się to udaje za pierwszym razem, czasem trzeba się troszkę pomęczyć, czasem trzeba się przyznać do tego, że to klientowi się nie podoba, także jedno Ferrari robimy dwa razy, takie rzeczy też się zdarzają. A już niedługo kolejny film, kolejna realizacja. Zapraszam Was. I jeszcze jedna rzecz na koniec, sorki za przesunięcie terminu pierwszego testu. Tym pierwszym testem, to już jakby zapowiedziałem chyba gdzieś tam w filmie, ale powiem Wam jeszcze raz, będą kamery 360 Alpina. E, troszkę e, jakby tutaj nie dostaliśmy towaru na czas, e, więc Tomek popraw się następnym razem. To nie ja Tomek, tylko Tomek z firmy Horn. E, I ten test wam postaram się zmontować na czwartek. Czyli już pojutrze e, będzie pierwszy test na naszym kanale. E, Kamer 360 dla kamperów. Bo nie, nie samym audio człowiek żyje, więc takie rzeczy też będą.